Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Jestem Kobran, a to jest mini kampania. I w poprzednim odcinku Czarnobóg rozwiązał problem ujemnego przychodu korony, podbił Alfheim, powiększając królewską domenę. Ale niestety część wasali zawiązała wrogą frakcję, która zorganizowała zbrojny bunt przeciwko królowi. Wezwijmy więc osobiste wojska Czarnoboga, a także wojska jego wasali. Części wojsk nakazujemy zebrać się w Akryshusie, a reszta ruszy do Trondela. I wygląda na to, że siły Jamtland maszerują pod Naumda. Dlatego królewskie siły ruszają za nimi. Niestety, część naszych sił została zaatakowana i zmuszona do ucieczki w bitwie pod Ladą. Dlatego królewskie siły ruszają w pogoń za buntownikami. A w Trondelag zebrały się pozostałe siły. I dochodzi do drugiej bitwy pod Ladą. Lewe skrzydło norweskie zaczęło okrążać wrogie centrum, gdy na prawej flance dochodzi do ciężkich starć, po których siły buntowników zostały rozbite i ci uciekają w popłochu. Dlatego nasze siły ruszają do Halogoland. Niestety wróg uciekł do Jamtland. Wygląda na to, że inny oddział buntowników oblega teraz stolicę. A nasze pomniejsze siły zostały zaatakowane pod Hyde Markiem, gdzie zostały zniszczone. Dlatego połączonym armiom nakazujemy ruszyć do Akryshusu. W tym czasie Lorenz dorasta i staje się szarą eminencją. A wróg uciekł przed nami do Westfold. Buntownicy po raz kolejny nam uciekają. Ruszmy więc do Telmarku, gdzie w bitwie pod Friedrichstein łamiemy opór wroga. Następnie ruszamy do Akryshusu i pod Bergheim niszczymy siły rebeliantów. Po zniszczeniu wszystkich rebelianckich oddziałów ruszmy do Harjadal. Jamtlandzkie twierdze są słabe, dlatego dzielę armię na pół. A tymczasem Ormr odnalazł sławnego filozofa, który zgodził się poprawić naszą wiedzę kulturalną. Niestety, zajęty wojną chciwy władca odmawia takiego wydatku. Wreszcie załoga Sweg poddaje się królowi. Mjellborgen również się poddaje. Widząc to, buntownicy proszą naszego władcę o łaskę. W ten sposób do naszej niewoli dostali się wszyscy buntownicy. A Bersi, który trafił do lochu, nie może już uczyć kotka. Wybierzmy nowego dyplomatę i idealnym kandydatem byłby Lorenz, który jest szarą eminencją. Wybierzmy nowego nauczyciela dla kotka. I niech nauką kotka zajmie się nowy książę Jamtland, Rygnwald. Zainwestujmy więc nowo zdobyte bogactwa do rozbudowania twierdzy w Akryshusie.
Wygląda na to, że w Szwecji po raz kolejny wybucha wojna domowa. Lorenz zajmie się sfabrykowaniem roszczeń do zachodniej Gotlandii, która jest bogatą ziemią, a której zdobycie pozwoli nam na uzurpowanie tytułu księcia zachodniej Gotlandii. Tymczasem Czarnobóg wciąż nie doczekał się męskiego potomka, dlatego spróbujmy poprawić jego relacje z żoną. Nadając jej tytuł Drotseti. Drotseti to osoba służąca jako i dzięki temu relacje Czarnoboga z Kraką uległy znacznej poprawie. Tymczasem, gdy Czarnobóg przechadzał się po mieście, jakiś zakapturzony człowiek włożył Czarnobogowi nieznaną księgę w dłoń i uciekł. A ponieważ nasz władca nie jest zbyt towarzyski, ale ambitny, spróbuje on przeczytać księgę. Tymczasem Aro osiąga pełnoletność i zyskał tak dobre umiejętności w zarządzaniu, że ludzie zaczęli nazywać go dotykiem Midasa. Księga jest trudna, ale powoli rozdział po rozdziale Czarnobóg ją czyta, czując, że już wkrótce tajemnice zapisane w księdze będą jego. Niestety, mimo intensywnych studiów, sekrety księgi wymknęły się Czarnobogowi. Nieoczekiwanie jednak, nasz król kochał czytanie i stał się osobą uczoną. Wszyscy ludzie kłamią i dworzanie nie są wyjątkiem. Jeden z nich powiedział Czarnobogowi, że jest zbyt cyniczny, gdyż nie wszyscy kłamią. Jednak król doskonale wie, że Hjalmar kłamie. Po tym jak Hjalmar powiedział o tym królowi, ten zaczął się śmiać i powiedział, że jeśli Hjalmar tego dowiedzie, to on odzyska wiarę w ludzką szczerość. Tymczasem Ormr zmarł na ospę, dlatego wybierzmy nowego kapłana. Tak więc niech jego następcą zostanie Heming. A nasi wojownicy zaczęli się denerwować, gdyż nie zwoływaliśmy od dawna żadnej wyprawy łupieszczej.